Wtedy Maria wzięła flakon drogiego balsamu z prawdziwego nardu, namaściła Jezusowi nogi i wytarła je swoimi włosami. Zapach olejku napełnił cały dom. Ewangelia według Jana, 12 rozdział, 3 werset. Przykład uwielbienia. Betania może oznaczać dom utrapienia lub dom odpowiedzi, ale obie te nazwy były prawdziwe w odniesieniu do domu, który był tam domem dla Pana Jezusa. Śmierć dotknęła ten dom, ale teraz po jego łaskawej i potężnej interwencji w podniesieniu Łazarza z grobu nastąpiła odpowiedź. Służba z wolnego serca ze strony Marty. Społeczność ze śmierci z Łazarzem i uwielbienie. Być może najpiękniejszy przykład tego w Piśmie Świętym przez Marię. Śmierć dotknęła ten dom, ale teraz po jego łaskawej i potężnej interwencji przez podniesienie Łazarza z martwych nastąpiła odpowiedź trzech serc. Służba Marty, radosna społeczność z Łazarzem, uwielbienie przez Marię, być może najpiękniejszy przykład uwielbienia w Piśmie Świętym. To, co przyniosła Panu Jezusowi, miało treść i było dobre. Funt maści. Było to czyste, jak staje się nim, i było ofiarą z powodu wielkiego kosztu, jaki poniosła. To, co Maria przyniosła Panu Jezusowi, miało treść i było dobre. Funt maści. Było to czyste i było ofiarą z powodu wielkiego kosztu, jaki poniosła. Uhonorowała go, namaszczając go tą maścią. Nie w sposób formalny czy rutynowy. Maria była zaangażowana w to, co robiła. Wylała wszystko na niego i wytarła jego stopy swoimi włosami. To było wyjątkowe wyrażenie jej uczuć dla niego i ofiara z jej strony. Było to jednocześnie pełne bliskości i pełne czci. Nie odezwała się ani słowem, co było zupełnie stosowne dla kobiety w takim otoczeniu, ale cały dom był wypełniony zapachem, pięknym efektem tego, co ofiarowała. Jest to prawdopodobnie tyle, ile nasze umysły mogą przyjąć z uwielbienia w formie obrazu, ale bez wątpienia Duch Święty napisał to, aby pomóc nam w naszym uwielbieniu, czy to słyszalnym, czy cichym. Bycie w domu oznacza, że ma to szczególne zastosowanie do zgromadzenia, ale jeśli nasze uwielbienie jest takie jak uwielbienie Marii, biblijne, prawdziwe, cenione, uległe, z serca, będzie miało duchowy wpływ, gdziekolwiek jesteśmy, ponieważ Pan Jezus Chrystus będzie miał w nim przyjemność. Pamiętajmy jednak, że w nas będzie tylko to owoc tego, czego dokonał na krzyżu On, który uczynił wszystko dla Boga i dla nas. List do Efezjan, 5 rozdział, 2 werset. Wtedy Maria wzięła flakon drogiego balsamu z prawdziwego nardu, namaściła Jezusowi nogi i wytarła je swoimi włosami. Zapach olejku napełnił cały dom. Ewangelia według Jana 12:3.